Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę Państwa, pytamy o to, dlaczego słowo Murzyn może być obraźliwe. Jeszcze nie jest, ale lada moment może być, dlatego że Rada Języka Polskiego zasięgnęła opinii na temat użycia tego słowa w języku polskim. Poprosiła o tę opinię doktora habilitowanego Marka Łazińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i on uznał, że może być to słowo obraźliwe. Kiedyś było neutralne, ale można było znaleźć pozytywne konteksty tego rzeczownika. W 80-tych, 90-tych latach to można było jeszcze używać, ale teraz nie, bo teraz to jest konotacja negatywna. No może przypomnijmy sobie, bo może niektórzy już nie mają tak małych dzieci, żeby im czytać tę bajeczkę, albo czytają inne bajeczki. Taka bajeczka Juliana Tuwima, Murzynek Bambo. W 2013 roku stypendystka Uniwersytetu w Berkeley, pani Margaret Oya, stwierdziła, że jest to rasistowski wierszyk, bo ona badała tam rasizm w języku polskim. Julian Tuwim był rasistą, a wierszyk jest rasistowski, bo jest nafaszerowany stereotypami. Czarnoskóry to ten gorszy, który nie chce się kąpać, jest brudny, niegrzeczny i nie chodzi do szkoły. Obejrzyjmy w wykonaniu Amelki wiersz Murzynek Bambo, bo być może już niedługo także z YouTube'a zostanie usunięty. To przypomnijmy sobie nasze lektury dzieciństwa. Bambo, Murzynek Bambo w Afryce mieszka. Czarno ma skórę ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu ze szkoły wraca, psoci figluje, to jego praca. Aż mama woła, Bambo łobuzie, a Bambo czarno nadyma buzie. Mama powiada, napij się mleka, a on mamie na drzewo ucieka. Mama powiada, chodź do kąpieli, a on się boi, że się wybieli. Lecz mama kocha swojego synka, bo dobry chłopak z tego Murzynka. Szkoda, że Bambo czarny, wesoły, nie chodzi razem z nami do szkoły. Z opinią pani Margaret Oya bardzo mocno się rozprawił profesor Antoni Sułek, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, który powiedział, że jest to wiersz wręcz antyrasistowski. Dzieci się uczą, że na świecie żyją nie tylko ludzie biali, ale i czarni, mieszkają w krainie, która nazywa się Afryka. Świat nie kończy się na wsi, miasteczku, w którym żyją polskie dzieci, ale jeszcze dalej jest. Są dzieci, które mają czarną skórę, chodzą do szkoły, uczą się z książek, nie lubią pić mleka, nie chcą się kąpać, nie słuchają rodziców, a czarnoskóre matki kochają swoje dzieci tak samo jak inne. Bambo nie chce iść do kąpieli nie dlatego, że woli być brudnym, ale dlatego, że nie chce być białym, chce pozostać sobą. Panowie, co to jest? Przeminęło z wiatrem rasistowskie, w pustyni i w puszczy rasistowskie, nie wolno używać słowa Murzyn. Słowa cygan już od dawna nie używamy, choć jeszcze nie wykreślono go z przysłów polskich i z piosenki Dziś prawdziwych cyganów już nie ma, Maryli Rodowicz. Jak to jest? Usiłuje nam się troszeczkę ten język opanować, tak jak mówił Juliusz Słowacki, to już jest język niegiętki, ale taki język, na który się zakłada wędzidło. Kuba. Kiedyś można było pomyśleć, że Orwell przesadzał, gdy pisał o nowomowie, że będą słowa zakazane, że będą tworzone nowe słowa, a teraz tak się po prostu dzieje. To znaczy, przecież w tym roku jeszcze był postulat jednej polonistki z jakiejś szkoły podstawowej, ale wyborcza się tym zachwyciła, że powieść w pustyni i w puszczy jest rasistowska. Proszę Państwa, okaże się więc, tak jak u Orwella, historia też jest rasistowska, bo przecież tak, Murzyni, tak, no, czarnoskórzy tworzyli cywilizację w Afryce, która dała się podbić, sama była bardzo okrutna, wyprzedawała swoich ludzi za szklane paciorki. To jest historia. Więc oczywiście dzisiaj osoby czarnoskóre, Murzyni, wszyscy są równi, mają różny wkład w cywilizację, chwała im za to, ale na przeszłość nie będziemy mogli już normalnie patrzeć. Ale profesor Łaziński trzy rzeczy podawał jako argumenty i trzy łatwe do obalenia. Pierwszy argument to jest taki, że tłumacze sobie tam do końca nie radzą i wychodzi, że polski Murzyn jest tłumaczony na angielski niga albo odwrotnie. I niga po angielsku to jest takie dyskusja
dyskredytujące, więc jak tłumaczymy na Murzyn, to Murzyn też musi być dyskredytujący. No to niech tłumacze się martwią, a nie 40 milionów Polaków ma zmieniać język, bo paru tłumaczy sobie słowo niga inaczej interpretuje. Drugi powód też nieprawdziwy. 100 lat temu była dyskusja w Polsce, czy mówić Rusini, czy Ukraińcy. No i profesor Łaziński mówi, patrzcie, no można było zmienić słowo, bo wcześniej się mówiło Rusini, a potem Ukraińcy, czyli się zmienia słowa. Nie, panie profesorze, zmieniła się rzeczywistość, bo powstała kultura sama siebie określająca jako ukraińską, więc trzeba było używać nowego słowa. A trzecie określenie, trzeci argument profesora Łazińskiego brzmi, że bo siedzi jakieś czarnoskóre dziecko w podstawówce i słucha takiego wierszyka, jakie my słyszeliśmy, i czuje się wykluczone. No wykluczone to może się czuć zwolennik tej tezy profesora Łazińskiego, wykluczony ze zdrowej logiki. A właśnie tutaj państwo widzą przedstawienie Przedszkola w Ożarowie, to jest również inscenizacja Murzynka Bambo, przedstawienie sprzed 4 lat, być może to już są ostatnie chwile tego filmu na YouTubie. Bardzo miłe, sympatyczne, dzieci są rozbawiane, dzieci lubią swoich czarnych kolegów, chociaż to są przebrane dzieci. Ale rzeczywiście, no, są jakieś granice. Andrzej, pan profesor radzi, żeby na przykład określać osoby o czarnym kolorze skóry, bo mówić czarnoskóry to wcale nie jest już przestępstwo, ich narodowościami, mówić na przykład, że to jest Senegalczyk, Nigeryjczyk, ale to trochę tak jak z tym określeniem płci. Radziła pewna pani seksuolog, żeby osoby, które są queer gender, czyli nie wiedzą, czy są kobietą, czy mężczyzną, pytać, jak się chce do niego zwracać. No ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby pytać się każdą osobę o czarnym kolorze skóry, przepraszam bardzo, a z jakiego pan jest kraju, i opadać, a nim spotkałam Senegalczyka, a nie Murzyna. No trochę już idziemy w taką stronę trochę dziwną do zrozumienia, nawet dla mnie jako polonistki z tego samego Uniwersytetu Warszawskiego, co pan profesor. To, co mówi pan profesor, wyraźnie pokazuje, na jakim poziomie w tej chwili mamy uniwersytety. Zajmują się oni generalnie wprowadzaniem politycznej poprawności. I tu zachodzi pytanie, czy w ogóle, skąd oni sobie uzurpują, ci ludzie, prawo od górnego zarządzania językiem? Przecież tego nie wolno robić. Słowa ewoluują. Na początku było słowo, one są bardzo ważne, a wszelkie ingerencje w te ewolucje słowne są po prostu narzucaniem, podjęciem jakiejś próby wprowadzenia politycznej poprawności i stosowania po to, żeby stosować światopoglądowy terror poprzez język. No nie można zarządzać rzeczywistością poprzez język i to już jest swego rodzaju zbrodnia na języku. Ja się na to absolutnie nie zgadzam i nie jestem takim pesymistą jak ty, Olu, wieszczysz już koniec Murzynka Bambo. Wręcz przeciwnie, ja chciałbym zaapelować do wszystkich normalnych dziennikarzy, którzy szanują słowo, którzy lubią język polski, którzy posługują się nim, na to właśnie, żeby używać tego słowa. Słowo Murzyn nie jest słowem, mówmy teraz realnie o tym, jak to naprawdę jest. Słowo Murzyn nie jest słowem obraźliwym. Ono wywodzi się ze słowa Maur, a Maur jest to określenie pewnej grupy zamieszkującej Afrykę. Ja w Afryce spędziłem w sumie, jakbym tak to policzył, około pół roku we wszystkich rejonach, od południa Afryki począwszy. Nie wiem, czy pan profesor Łoziński zna jakiegokolwiek Murzyna. Podejrzewam, że nie. Są to takie czysto, takie teryfy. Murzyna nie, Senegalczyka może. I to, że właśnie jakaś grupa mała twierdzi, że dane słowo ją obraża, nie oznacza wcale, że ono jest obraźliwe. I nie można zmieniać tego słowa. No to jest po prostu, to pierwszy krok do założenia nam kagańca wolnościowego na naszych wolnościach. To się wszystko zaczyna od słowa.
I z tym trzeba dokładnie tak walczyć, jak z antycywilizacją reprezentowaną przez LGBT. Tu nie ma żadnej różnicy. To są te same cele, te same zamierzenia. I jeszcze raz powiem, nie będzie grupa ludzi na uniwersytecie, a nawet nie tylko na uniwersytecie, robiła mi po prostu domu wariatów z mojego języka. Przecież teraz ostatnio ukazał się, nie jestem pewien, czy to nie jest fake, ale w każdym razie, bo nie sprawdziłem tego, ale ponoć ma nastąpić uroczyste palenie wierszy Tuwima. Fake. Człowiek był nieoceniony, tak, fake. To fake. Dobrze, tak. No to będę dalej w to brnął. Podszył się pod było minister edukacji. Zresztą to jest bardzo inteligentnie robione i wielu ludzi się nabiera. Ale życie prześcignęło fejki. Prześcignęło fejki, życie czasami, ale... Ale to wcale tego nie można wykluczyć, że w przyszłości ktoś tego nie zaproponuje. No pamiętamy film Fahrenheit, tak. Doktor Bawera Aondo Akka, czarnoskóry teolog mieszkający w Polsce, mówi tak: w Polsce nie panuje rasizm, zdarzają się pojedyncze przypadki rasistowskich czy szowinistych sytuacji, ale nie wolno takich jednostkowych incydentów przeciągać na cały 40-milionowy naród, takim jest Polska. To jest absurdalne, kuriozalne i po prostu niesprawiedliwe. Zresztą tak samo odniósł się, mówiąc, że to jest absurd, jeżeli Rada Języka Polskiego uzna, że słowo murzyn jest obraźliwe, to dla niego jest to po prostu absurdalne i kuriozalne. Ja pamiętam te czasy, kiedy na polskich uczelniach studiowało bardzo wielu czarnoskórych studentów. Przecież potem się okazywało, że w wielu państwach afrykańskich ta elita polityczno-kulturalna to są ludzie, którzy kończyli polskie uczelnie. Nie było jakichś oznak rasizmu, niczego takiego, ale najgorsze jest w tym wszystkim to, że usiłuje się języka używać jako wędzidła i to używać jako narzędzie do budowania nowej świadomości społecznej. Zmusić, żeby poprzez język zmusić, żebyśmy myśleli tak, a nie inaczej. No mieliśmy już tego przykłady chociażby w całej tej inwazji LGBT. Najpierw mieliśmy homoseksualistów, potem mieliśmy gejów, teraz mamy osoby nieheteronormatywne, co z punktu widzenia logiki jest zupełnie absurdalne, bo jeżeli ktoś jest nieheteronormatywny, to znaczy, że hetero jest normatywny. Czyli on nie jest normatywny. No już zabrnęliśmy do takiego stopnia absurdu, że trudno jest się wyzwolić. Ale najgorsze jest to w tym, że być może ta cenzura wyeliminuje z naszego dorobku, dziedzictwa kulturowego, pozycje, które są tam. No, kiedyś tak myślano. Sienkiewicz, pisząc W pustyni i w puście, miał świadomość tego neokolonialnego świata. Margaret O'Hara, pisząc Przeminęła z wiatrem, też coś chciała przekazać przez tą książkę. No nie możemy nagle uznawać, że coś Margaret trzeba Mitchell, wycinać. Scarlett O'Hara to bohaterka. Ale aktorka, która grała Scarlett O'Hara, zmarła niedawno, a nie chciała na przykład zagrać w scenie, w której je się arbuzy, bo arbuzy były właśnie synonimem czarnych niewolników. Więc proszę państwa, to są te meandry naprawdę politycznej poprawności. Niewinne słowo murzyn, dobre intencje, zmieńmy na jakiś tam inny heban, czy tam czarnoskóry, a potem nie wolno jeść arbuzów. To znaczy, nigdy się ta zmiana społeczna nie kończy. No niestety, tam jeszcze profesor Łaziński podawał inne argumenty, na przykład, że słowo murzyn nie wnosi nic do opisu. No jak to nie wnosi? No jak to nie wnosi? Widzę na ulicy osobę czarnoskórą, mnie na przykład... nie wiem, napadł mnie czarnoskóry, mój Boże, niepoprawnie politycznie mu wyżysz, ale może się tak hipotetycznie wydarzyć. Jak ja będę zeznawał policji? No powiem, wysoki, tak, ubrany i nie mogę powiedzieć... Podejrzewam, że z Senegalu albo z Mozambiku. Tak coś południowa Nigeria. Czy powiem po prostu murzyn, prawda? Więc jakby to są oczywiste rzeczy, których, tak jak powiedział Andrzej, musimy bronić. Ale proszę państwa, no, optymistyczne w tym wszystkim jest, że murzynek Bambo kończy się takim wersem. Szkoda, że Bambo czarny, wesoły, nie chodzi razem z nami do szkoły. Czyli polskie dzieci chciałyby, żeby do szkoły chodził z nimi murzynek Bambo, nie mają żadnych uprzedzeń rasistowskich i na pewno po przeczytaniu ani W pustyni i w puszczy, ani murzynka Bambo takich... Tuwim był lewicowy, uprzedzeń. No ale właśnie, no ja uważam zresztą, że posądzać Tuwima o rasizm to jest antysemityzm. Proszę państwa, kończymy. Andrzej Potocki i Kuba Maciejewski, dziennikarze Tygodnika Sieci, byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję.